fights. We have the unified rules. You know the rules. Follow to my instruction. I want some clean fight. When I say stop, you don't move and stop. All the time protect yourself. Touch your gloves and go back to the corners. Ready. Ready. Fight. Walka zawodowa, 3 rundy po 5 minut, profesjonalne MMA przed Państwem. To już nie jest walka freakowa, to są prawdziwi sportowcy z krwi i kości. Zaraz się o tym przekonacie, jak panowie walczą. No ale żeby tutaj od razu Szuli wszedł w dobry nastrój, to hala zaczęła tutaj Szuli, Szuli skandować. Myślę, że doda mu to sił, doda mu to animuszu. Na razie Norman Szuli, Park, który close, walczy w odwrotnej close pozycji, dość uważnie przyjął mocny low kick. W tej chwili Norman Park, ale na razie jeszcze nie rozkręcił tej swojej kanonady ciosów. Oboje panowie zadają niskie kopnięcia na łydki. Są to wbrew pozorom początkowo dość niegroźne kopnięcia, jednak kilka takich kopnięć celnych w łydkę potrafi wykluczyć nogę i mobilność, zmniejszyć mobilność rywala, co może wpłynąć oczywiście na jakiś knockout. Ja myślę, że tutaj Szuli jest w tej chwili naprawdę dobrze nastawiony. On ma 3 przegrane pojedynki ostatnie w swojej karcie zawodowej. Natomiast są to pojedynki z Mateuszem Gamrotem, z Marianem Ziółkowskim i z Szamilem Musajewem. I przerwa tak naprawdę od 2019 roku, a więc tutaj Grzegorz nie będzie mógł narzekać na to, że nie miał czasu na przygotowanie, że nie miał czasu na to, żeby odpocząć od MMA. Kwestia, czy nie zatracił tego czucia fajterskiego. Jak myślisz, Paweł, czy po tak długim czasie on będzie nadal dobrze czuł tą walkę? Jak widać tutaj na razie radzi sobie całkiem nieźle, gdzieś czuje ten dystans, czuje tą walkę. Jednak jak wspominałeś, te poprzednie walki, które w swojej karierze stoczył, no nie były najlepsze w jego wykonaniu, bo większość z nich akurat przegrał. Ale rzeczywiście przed tą serią porażek Grzegorz Szuli był naprawdę świetnym wojownikiem, oglądałem wszystkie jego walki i naprawdę imponujący miał wcześniej bilans i w imponującym stylu odprawiał swoich rywali. To się zgodzę i tutaj Grzegorz był jedną, oj, Grzegorz tutaj gdzieś pokazał, że odczuł jeden z ciosów Normana Parka, ten krzyżowy cios na łydkę i to od wewnętrznej strony. Norman jest tutaj już ustawiony do egzekucji w zasadzie. Oj. Potężna lewa ręka, to jest atutowa broń Normana Parka. Teraz próbuje rozprowadzić, rozstawić nogi Grzegorza Szulakowskiego. Ten odpowiada. Zwróćmy uwagę, że Norman Parke jest troszkę szczelniej zamknięty w tej gardzie. Więcej ciosów blokuje. Ale teraz piękne obalenie Szuliego! Uśmił go! Ajajaj, ale pięknie, w fenomenalnym stylu wstaje Norman do góry. I to jest właśnie MMA na najwyższym poziomie. I przypomnę ci tylko, że Norman Park jest także uczestnikiem Ultimate Fightera, a dodatkowo jest też zawodnikiem, który naprawdę potrafi korzystać z tej odwrotnej pozycji. Potrafi atakować całymi seriami ciosów i to jest duża trudność dla rywali. Oczywiście pozycja na Mańkuta jest rzadszą pozycją u zawodników i jest trudniejsza do operowania. No tutaj zdecydowanie większą ilość ciosów przyjmuje Szuli, ale walczy dzielnie, zadaje ciosy. Jednak Norman zagania tutaj swojego rywala, przejmuje tutaj pole, środek klatki, spycha go, spycha Szuliego do ściany, ale teraz kontruje Szuli. Ja pytałem Normana Parka, dlaczego on nie walczy w UFC. Powiedział, że w tej chwili zarabia tutaj znacznie lepsze pieniądze. To też warto podkreślić, że tak i zdecydowanie on tutaj też podkreśla to. Easy money, to są łatwe pieniądze dla niego. Ale teraz obalenie! Norman obala Szuliego. Ale teraz pięknym stylem Szuli podchodzi do siatki. Ale jeszcze nie wstał, z tej pozycji. No i kolana! Kolana mocne idą w uda Szuliego. W tej chwili Szuli przeżywa ogromne kłopoty ze względu na tą
nogę na to okopanie. Myślę, że to będzie gdzieś miało znaczenie w kartach punktowych. 21 sekund do końca tej rundy. I przypomnę, Norman Park to jest czarny pas, judo. Coś tutaj Grzegorz pokazuje, że... Okej. Powtórkę dostanę na monitor duży. Nie wiem, co się stało tutaj. Idź tam. Ty też tutaj stań. Będzie kara dla Normana Parka. Dostanę powtórkę. Nie, to już sędzia coś mówi o powtórce. Okay. Chyba nie jest pewny, czy tam był faul. Powtórkę czy dostanę? Kto? Nic, nic. Kogoś tutaj z tego, dajno ją tutaj. Patrzymy, tak, patrzymy. Było kolano, trzy punkty podparcia. Tak, jest trzy punkty? No. Tak. Jest. Tak, ręka na macie, tak, to jest błąd. Błąd ewidentnie Normana. I było kolano w głowę, tak, zdecydowanie tutaj. Jest, I don't take your point, because you're careful, okay? Ale nie dostał ujemnego punktu. Tak, bo jest tutaj jeszcze kwestia interpretacji też czasami, że jeśli zawodnik zbyt długo przetrzymuje i utrzymuje się w tej pozycji z trzema podparciami. No daj mi, bo nie wiem, czy mi nie pęknął. Lekarz. Tak, Grzegorz mówi, że tutaj prawdopodobnie pęknął, bo on już wcześniej sygnalizował, jak biegł do swojego narożnika. Przeprasza Norman Park za to. No niewątpliwie tutaj Norman wiedział, że nie powinien kopać. Być może liczył tutaj na ten moment, kiedy Grzegorz odrywałby rękę od maty. Wtedy zgrałby się idealnie w tym czasie z trafieniem. Tak, właśnie teraz pani lekarz sprawdza, czy ten nos rzeczywiście ale i oczodół, jest złamany, czy jest cały oraz oczodoły. Tak. Okay. Ale jest chyba okej, okay. Jest okej. Okay. Tak, to już była końcówka, więc Grzegorz tutaj do końca tej rundy nie ma punktu ujemnego, a więc akcja nie była intencjonalna zdaniem sędziego. Zobaczymy. Wydaje mi się, że no, trudno to interpretować. Nie chcę tutaj za sędziów podejmować decyzji. To oni są od tego. Stop! No, ciężka runda dla Grzegorza Szulakowskiego. Długa przerwa, długi rozbrat z oktagonem i teraz trzeba powrócić w dobrym stylu, a nie jest to łatwe. No nie jest to łatwe, tym bardziej, że te kilka jego poprzednich walk były walkami ujemnymi. Czasem po takich porażkach ciężko jest się przełamać. Ale wspaniale zachowują się polscy kibice, którzy tutaj dopingowali Grzegorza, podtrzymują go na duchu. Wiedzą, jakiej klasy zawodnikiem jest Norman Park i wierzą w to, że Grzegorz jeszcze może odwrócić losy tej walki. Widzimy to właśnie. I tu w powtórce widzimy, jak ładnie Szuli obalił, ale fenomenalnie wstaje z tego obalenia, niczym sprężynka do góry. Nie pozwala kontrolować swojej bocznej pozycji. Od razu wstaje do góry Norman. No też trzeba podkreślić, że Norman walczył już w formule K1. Walczył w formule bokserskiej. A teraz walczy tym, co jest jego naturalnym DNA, czyli formuła MMA. Druga runda. Trzymamy kciuki, aby Grzegorz to udźwignął i przetrwał tą rundę w dobrym stylu walcząc. Na pewno się zmobilizował, to twardy facet. Oj, teraz kolejne kopnięcie. Norman wie, że ta noga będzie puchła, ale tym samym odpowiada. Tak, dwa mocne low kicki weszły ze strony Szuliego. Ale Norman to przeczytał już później, był czujny i... Tak, trzeciego nie pozwolił. Tak, dokładnie, wiedział, że tutaj jest ryzyko. Ale kosi teraz dalej tymi low kickami. Oj, kolejny low kick! No, postawił wszystko na jedną kartę Szuli, bo to są ryzykowne kopnięcia. Przy zderzeniu w kolano może być naprawdę awaria. A i teraz chciał zejść po nogę do obalenia, ale nie udało się. Wyprzedził go tutaj Norman Park zdecydowanie tym kopnięciem. No, trzeba uważać, bo to jest jak aptekarz. On rozdaje te ciosy jak aptekarz. Punktuje, trafia i... I do tego jest szczelnie dobrze mocno zamknięty. Tak, i odbiera wolę walki rywalom Norman Park. Zobacz, kolejne dwa ciosy przestrzelone przez Szuliego. To jest, Norman potrafi faulować, to też muszę przyznać, Oczywiście potrafi, też pamiętam te walki.
Tak. Z Gamrotem, tak, te palce do buzi, palce w oczy, no działo się. Obaj nie żałowali tam sobie uprzejmości, tak bym to powiedział, natomiast na pewno nie można im odmówić sportowej klasy. Grzegorz w tej chwili dostał kolejny mocny cios w tą nogę i zaczyna się to w tej chwili odkładać. Ale odpowiada, dzielnie odpowiada tutaj, próbuje tymi krzyżowymi kopnięciami zniechęcić Normana do... A teraz prawy na dół, też tak, doszedł. Dobry był ten prawy. Musi korzystać z tej prawej nogi w tej chwili Grzegorz. Trzeba próbować nie zostawiać tej lewej, nie zostawiać tej lewej, bo będzie tutaj naprawdę korzystał z tego Norman. Nie można być teraz prosto szablonowym, bo Norman dobrze czuje już tę walkę, dobrze czuje dystans, dobry timing, uchyla się odchyla, przed tak. większą, a widać, większą ilością czasów, tak, widać to, dobrze czyta tę walkę. Szeroka garda Grzegorza, troszeczkę przydałoby się tutaj zacieśnić tą gardę, żeby jednak pracować na nogach, tak, dobrze, tutaj ten element Grzegorz odrabia w tej chwili, bardzo dobrze. Ale teraz ładnie szarżą do przodu. Pięknie tutaj próbował. I kolanem poprawił. To miało szansę. A i była zastawka do obalenia, ale nie wyszło, nie wyszło. Za sprytny jest Norman do tego. Ale to kolano tam wcześniej było bardzo groźne. Jest okej. Okay. Jest sportowo. Szuli, zamykaj palce, obaj. Obaj tutaj z dużym szacunkiem, respektem. Oj, znowu dużą rewerencją do siebie. Próbuje tutaj Norman gdzieś ustawić sobie na tą lewą rękę. Szuliego ten idzie cały czas konsekwentnie za prawą rękę Normana, tak jak teraz. Zblokowany cios. A i teraz sprytnie Grzegorz, tak. Ale czujny jest. Refleks nie zawodzi Normana Parka. Dobra obrona zapaśnicza w wykonaniu Normana. Jego trener Rodney Moore tam gdzieś cały czas bardzo spokojnie patrzy na tą walkę. Patrzy. Od czasu do czasu rzuca tylko jakieś uwagi. No tu może dużo, ta próba obalenia kosztować dużo energii Szuliego. Próbował go wyjść do góry, ale teraz sprytne przetoczenie. Tak, była próba. Grzegorz pokazał to też na media treningu. Próbował właśnie pokazać, że będzie straszył rywala tymi skrętówkami, tymi atakami na nogi, ale tutaj na nogi atakuje Norman Park i to w stójce. I to jest bardzo, bardzo groźne. W tej chwili klincz w wykonaniu Normana Parka, posadka, ucieczka i sprytnie teraz, tak, zdobywa Irlandczyk tutaj zdecydowanie przewagę z góry, 56 sekund. I leży od góry teraz na Szulim Norman. Wyklucza te ręce Grzegorz, tą jedną wykluczył, dobrze, ale drugą. Drugą tutaj stara się uwolnić, Norman też trzyma, szachuje. Sędzia mówi, że za mało akcji, ale jednak cały czas zadaje tutaj jakieś ciosy. Ucieka, ucieka. Myślałem, tutaj. Że będzie doszedł, ale nie, uciekł Szuliego. A i teraz łokieć dochodzi do głowy Szuliego. Tak, niebezpiecznie. Rozcięty, bardzo rozcięty jest krew. Grzegorz Szulakowski. Ale dobrze wyklucza teraz tą rękę. Wytrzyma tą rundę chyba, wytrzyma tutaj. Norman nie, raczej nie podda Grzegorza. Próbował gdzieś tutaj przechodzić, ale zamęcza. Ale rozcięcie przy łuku brwiowym się chyba pojawiło. Mocno cieknie ze skroni Szuliego. O, teraz Katmani mają pełne pole do popisu, żeby wykazać się swoimi umiejętnościami. Ale trzeba przyznać, że dla Normana nie jest to łatwa walka. Tak, zdecydowanie w tej rundzie Grzegorz trochę odżył, nabrał rozpędu. Dużo lepsza runda niż pierwsza, ale to ciągle za mało, żeby powstrzymać Normana. Mocne kopnięcia. Te low kicki rzeczywiście niosły spustoszenie w wykonaniu Szuliego. Ja myślę, że powinien kontynuować i uderzać tymi niskimi kopnięciami. Tutaj ja troszkę obawiam się, Paweł, czy tutaj nie za dużo Grzegorz kombinował z tymi atakami na nogi i czy to nie będzie kosztowało go dużo sił, bo moim zdaniem to odbiera dużo sił, jeśli te ataki są nieudane. No zdecydowanie tam jedna próba wyniesienia go do góry przy siatce, najpierw złapał za jedną, później za dwie, próba wyniesienia do góry, no musiało go to sporo kosztować. No miejmy nadzieję, że
że teraz odpoczął i odżyje w tej trzeciej rundzie. No tak, miejmy nadzieję, że tutaj udźwignie Grzegorz tą trzecią rundę, a kto wie, może pokusi się o jakiś nagły... To jest tak, jest mamy przed sobą ostatnie 5 minut, szanowni państwo, więc obserwujcie, cieszcie się tą galą. Prime MMA Show dobiega końca, ale czeka nas jeszcze rozstrzygnięcie main eventu najważniejszego. O, ale teraz kurczę, najważniejszego pojedynku dzisiejszego wieczora. Trafia teraz lewą ręką Norman Park, ale Grzegorz ustał to. Grzegorz ustał, brawo, szacunek dla niego i od razu zobacz, spójrz, że Szuli od razu podniósł wyżej rączki po tym ciosie, więc obie te rączki trzymał wyżej do końca. Obudził się, dobrze, że nie poszedł tutaj Norman za ciosem. Tak, dokładnie, zdecydowanie, bo blisko ale krocza. Norman nie chce tutaj opóźniać, mimo że otrzymał kopnięcie w krocze, to tylko gdzieś tam... No i jeszcze raz przypomnijmy tutaj wszystkim, że panowie w main evencie walczą w rundę pięciominutową. To nie są walki tak jak poprzednie trzyminutowe, to jedna runda trwa prawie tyle co dwie poprzednie. Time. Szuli. Szuli tutaj. Szuli! Tam masz już. Tak było chyba kopnięcie w krocze, tak? Tak? Czy znowu? No. Sorry. No Norman nie chce, Norman czuje, że ma szansę na to, żeby zakończyć walkę przed czasem. Tak, nie chce dawać odpoczywać przeciwnikowi, chce kontynuować ten pojedynek. Tak, no jest, widać, że to zawodowe... No i znowu sięga po nogę, ale sprytnie broni to Norman po raz kolejny. Szuli świetnie to zrobił, zaplanował, zabrakło naprawdę dokładności, być może jakiegoś łutu szczęścia, ale Norman jest w świetnej formie. To trzeba też podkreślić, że w tej formie ciężko go pokonać. To jest kategoria do 80 kg w tej chwili zamiast... Oj, teraz Norman obara, złapał nogę Szuliego i mamy prawie pozycję boczną. Tutaj Szuli jeszcze wciska kolana, żeby nie pozwolić dojść do bocznej pozycji. Złapał półgardę i obija łokciami. Fajnie go tam trafił. 2 minuty 40 sekund, troszeczkę ponad do końca tej rundy. Norman w przewadze w tej chwili. Próbuje tutaj coś wyciągnąć Grzegorz Szulakowski. Próbował złapać, gdzieś uchwycić Kimurę, ale nie dało tak, się. Tak, miałem wrażenie, że chciał właśnie Kimurę złapać, ale no to nie było łatwe do wyciągnięcia Normanowi. Wracając do Normana, do tego, co on tutaj robi, to po prostu jest bardzo, bardzo konsekwentny w swoich poczynaniach. Tak jak widziałeś, nie chciał przerwy, chciał dalej iść i kontynuować atak, bo wie, że gdzieś tu w tym całym momencie kluczowym dla tej walki może przechylić szale zwycięstwa i nawet zakończyć ją przed czasem. Tak, zdecydowanie widział, że ten czas może przysłużyć Szuliemu na zregenerowanie sił i nie chciał go dawać, bo wolał zaraz ruszyć, kontynuować. Minuta 45 i to jest minuta 45 bardzo trudnej przeprawy Grzegorza Szulakowskiego z Normanem. No zdecydowanie. Ale jest kreatywny Grzegorz, zobacz. Tak, próbuje kreatywnie walczyć. No i tak w bardzo dobrej formie jest Norman. Jestem zdziwiony jego dyspozycyjnością, bo ostatnio, no umówmy się, walczył troszeczkę z freakami niż sportowcami. Gdzieś tam te pojedynki toczył bardziej freakowo. No, może nie wszystkie, z Wrzoskiem to też była sportowa walka. Ja też, wiesz co, ja też patrzę na to, że to jest kategoria do 80 kg. Tutaj nie wiem, komu to sprzyja, czy bardziej Grzegorzowi, czy bardziej Normanowi. Pytałem jednego i drugiego, ale powiedzieli, że to tak generalnie nie ma znaczenia, poza tym, że nie trzeba było się męczyć ze zbijaniem. No ale tutaj jakby widać, że Norman ma ten sposób, być może ta rdza na Grzegorzu jeszcze troszeczkę gdzieś leży, tak, siedzi na ta rdza i tutaj widać, że Grzegorz ma potencjał. No widać, jak się broni, jak potrafił wychodzić. Wielu zawodników już odpuściłoby ten pojedynek. Tak, spójrz, cały czas Norman tyle czasu może jest z góry, ale cały czas nie może przejść skutecznie do pozycji bocznej, ani do dosiadu Grzegorza. Cały czas sprytnie tam odpycha swojego rywala kolanem, ale oj, teraz sporo rozcięć, zobaczmy teraz. Ciężkie ciosy. Ajajaj, chyba drugi łuk brwiowy poszedł Szuliemu.
cały zakrwawiony. Ja przypomnę, że Norman Park w UFC nie przegrał. Ale łokieć walki teraz jeszcze siadł na koniec. Przed czasem. Ale Szuli się odgryza. Też uderza łokcie. Dwa łokcie jeszcze zadał Szuli. Dobre te łokcie. Szuli wygląda tutaj naprawdę jak Szuli wariato. Kompletnie rozbity, porozcinany, ale broni się cały czas jak przysłowiowe Westerplatte. I jest, dotrzymał do końca Grzegorz. Może nie wygrał tego pojedynku, ale ale pokazał wielki charakter i wielkie jaja i wielkie serce. Dali chłopaki kawał dobrej roboty, wielkie brawa. Tak, to muszę podkreślić. Niesamowicie wygląda twarz Szuliego. Po raz kolejny w czerwonej fryzurze. Tak, tak, tak. Nie może się z nią rozstać. No i spójrzmy. O, tutaj mocne te ciosy. O, tutaj zreflektował się Grzegorz, że to nie musi być cios, który go położy, całkowicie wytrzymał, to za to szacunek. No i tutaj te kluczowe kopnięcia, które odrzucały jednego i drugiego. Bardzo w tej ostatniej rundzie podobały mi się łokcie od dołu, które doszły też do głowy Normana. No powiedziałbym górnolotnie, że to nie było easy money. Nawet jeśli, oczywiście jesteśmy przed werdyktem, bo wszystko może się zdarzyć. A w tej chwili zaczekajmy na ten werdykt. Już w tej chwili sędzia Piotr Michalak i oficjalny werdykt. I oficjalny werdykt. Panie i panowie, main event gali Prime Show MMA. Jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Norman Stomin Park! No tak jak przypuszczaliśmy. Ale zgodnie z przewidywaniami tutaj, ale też trzeba oddać szacunek Grzegorzowi, że dał z siebie absolutnie wszystko.